Dzień dobry. Jak dobrze wiecie, to na roku 2005 zakończyliśmy naszą serię z memicznymi kalendarzami, bo po prostu internet w roku 2004 i wstecz był jeszcze na tyle mało popularny, że ciężko byłoby wskazać hity danych miesięcy, ale tworzenie tej serii, grzebanie na starych forach oraz we własnej pamięci sprawiało mi dużo frajdy, dlatego zgodnie z komentarzami niektórych osób postanowiłem kopać jeszcze głębiej, czego owocem jest ten film, w którym przyjrzymy się naprawdę bardzo starym polskim memom, które były popularne do roku 2004 włącznie. Jeśli oglądaliście poprzednie odcinki, to wiecie zapewne, że ten rok to również dla mnie prehistoria, bo wtedy korzystałem z internetu tylko po to, żeby odrobić lekcje. Memy, które tutaj zobaczymy, ja sam poznałem w latach nieco późniejszych, zresztą zobaczycie też tutaj prawdziwe klasyki. W tym filmie chciałbym przedstawić Wam 10 memicznych zagadnień z prehistorycznych czasów internetu. Zapraszam. Chciałem wszystkim powiedzieć, kurwa, na dzień dobry, że mam totalnie wszystko w dupie. Na pierwszy ogień idzie motylek, co ma wszystko w dupie, czyli flaszowa animacja motylka, który po prostu opowiada, że ma wszystko gdzieś. Telewizję mam w dupie, rząd, SLD mam w dupie, kurwa, wszystko mam w dupie. Motylek rozsyłany był jako viral w wiadomościach mailowych, ciężko mi jednak określić, kiedy pojawił się on w internecie po raz pierwszy. Na pewno był hostowany na stronach od początku roku 2004 i wtedy można znaleźć o nim najwięcej informacji, kiedy wrzucany był na fora internetowe, w działach humor czy inne dowcipy. W początku, jak idę do sklepu rano, mam po prostu wszystko w dupie. Nie muszę nigdzie iść, nie muszę nic zrobić. Generalnie szukając o nim informacji, to na forach nazywano to czymś starym już w roku 2005. Rozumiecie? 2005 i ktoś już nazywa mema starym, to mówi samo za siebie. Te ręce ci... Jezuś, odstał chłopie te wina, łapy ci się trzęsą. Z całą pewnością potężnymi memami, które powstały w czasach na długo przed YouTube'em, są parodie tworzone przez ekipę Dae Genesis, gdzie najsłynniejszymi są Na Ratunek 112, Borewicz czy Sąsiedzi Safe. Może tego nie chować? Bym se kupił wino, jakiegoś aperitiva albo dwa, a bym się zabawił. Zgodnie z tym, co można wyczytać w internecie, to chłopaki nagrywali swoje parodie mniej więcej w okolicach 2002 i 2003 roku, co biorąc pod uwagę ówczesne możliwości technologiczne, tym bardziej wzbudza szacunek. Przypominam również, że to były lata, zanim powstał YouTube czy Google Video, dlatego ekipa wrzucała przeróbki bezpośrednio na swoją stronę, skąd zainteresowani dopiero mogli je ściągnąć, po czym zgrać na płytkę i pokazać znajomym, bo nie każdy miał w tamtych czasach internet, który pozwoliłby na ściągnięcie kilku megabajtów filmiku. Co jest jeszcze bardziej zabawne, to Dae Genesis stworzyli po prostu legendę. Liczne reuploady ich dzieł sztuki mają na YouTube po kilkaset tysięcy wyświetleń, a teksty, jakich używali, przeszły do mowy potocznej. Co też jest ciekawe, to o samych twórcach nie wiadomo zbyt wiele. Jedyne, czego można być pewnym, to to, że pochodzili z okolic Trójmiasta. A teraz króciutka przerwa dla NordVPN, czyli sponsora tego materiału, który przychodzi do Was z atrakcyjną promocją. VPN to świetna usługa, która przydaje się również mi podczas researchu do historii memów, bo niektóre stronki mam zablokowane, kiedy odwiedzamy z Polski, a VPN pozwala zmienić IP w internecie, dzięki czemu możemy zmienić naszą tożsamość, żebyśmy byli widoczni chociażby jako Naruto mieszkający w Tokio, żeby mieć łatwiejszy dostęp na przykład do chińskich bajek. Ponadto, co bardzo istotne, to VPN niczym peleryna niewidka doskonale chroni naszą prywatność w internecie i korzystnie wpływa na bezpieczeństwo w sieci, dzięki czemu stajemy się trudniejszym celem dla cyberprzestępców. Dodatkowo sporo usługodawców personalizuje swoje ceny pod konkretne kraje, a używając VPN sami możemy wybrać najkorzystniejszą dla nas ofertę. NordVPN jako sprawdzona na rynku firma świadczy usługi na wysokim poziomie i jak powiedziałem na początku, przyszykowali oni dla Was świetną promocję. Kupując dwuletni plan, używając mojego linku lub wpisując kod promocyjny Bądźmy Poważni, zyskujesz aż 4 miesiące gratis. Miesięcznie wychodzi jedynie 11,59, więc niewielka cena za zabezpieczenie swoich ruchów w sieci. Ponadto, jeśli będziesz niezadowolony, to NordVPN daje Ci 30-dniową gwarancję na zwrot pieniędzy. Czujesz to? No ciężko, żeby było lepiej, skorzystaj więc z promocji od NordVPN. Wszystkie potrzebne linki znajdziesz oczywiście w opisie. Huta 99 przedstawia Kosia Sumysu. O ile wspominane wcześniej przeróbki Borewicza były jednymi z pierwszych tego typu parodii wideo, to już od lat 90. popularność zdobywały słuchowiska nagrywane przez śmieszków amatorów, które kiedy tylko można było, to zaczęły być wrzucane do internetu. Najważniejszymi tutaj będą Huta 99 i działające do dzisiaj Radio Chlew. Tak, był on już wolnym człowiekiem. Założył hodowlę zwierząt futerkowych. Miał na niej 5 świniaków, 2 kunie, koguta, kozę, krowę oraz kota. Kici, kici, skurwysynu! Chodź, koteczku! W dużym skrócie nagrania te opierały się na dużej ilości bluzgów, które rajcowały jako coś nowego i zakazanego, a także na parodiach znanych piosenek w wieśniackim stylu, tak jak to robili chłopaki w Radiu Chlew. Kiedy jechał ja traktorem, to zobaczył wtedy cię, mój na polu ty nosiła.
Sam pamiętam, że w podstawówce, jak już część osób miała telefony obsługujące MP3, to były słuchane nagrania Huty 99 i te banany na ryju przy każdym usłyszanym bluzgu. joemonster.org. Zanim przejdziemy do kolejnych stricte memów, to warto tutaj powiedzieć co nieco o samym tworzeniu się tychże memów przed czasami YouTube'a czy Facebooka, gdzie internet i jego grupki były nieco bardziej hermetyczne. Takimi największymi generatorami memów były chyba strony joemonster oraz kurde.pl. O ile joemonster istnieje do dzisiaj i możemy obczaić poczucie humoru sprzed 20 lat, to niestety kurde.pl dostępne jest tylko przez Web Archive, a specyficznym elementem stron tego typu z tamtych lat była ich ograniczona dostępność i żeby uzyskać dostęp do sporych zasobów, należało zapłacić kilka złotych. Dziś niestety nie ma już jak obejrzeć galerii śmiesznych obrazków na kurde.pl, całe szczęście, że udało się jakoś zachować proste fleszowe strony tworzone przez użytkowników z dosyć czerstwymi memami, ale za to jak ważnymi dla historii polskiego internetu. No i nie zapominajmy o słynnej piosence o pszczole. Męczenie pszczo jest niebezpieczne, pszczoła to nie biedronka. Bezpiecznie jest usiąść w wygodnym fotelu i pościć głośnego bąka. Jeśli chodzi o joemonstera, to polecam poprzeglądać tak zwaną wielką encyklopedię obrazkową, czyli nazwijmy to śmieszne zdjęcia z internetu wraz z krótkim, niemalże naukowym opisem. Jest czerstwo, ale pamiętajcie, to czysta historia. Jak nazywa się francuski student? Leżak. Stare lata internetu zdominowane również były przez studencki humor, czyli wiecie, nic tylko picie hehe piwka, zagryzanie tego parówkami i różne dziwne opowieści o tekstach profesorów, które zdarzały się na każdej uczelni. Naturalnie podobne żarciki krążą w internecie dziś i będą krążyć, póki będą istnieć uniwersytety, ale w pierwszych latach upowszechniania się internetu w Polsce to ten typ humoru był zdecydowanie przeważający z dosyć prostej przyczyny. To właśnie studenci, zwłaszcza z Politechnik, byli pionierami społeczności internetowych, to oni tworzyli pierwsze serwisy i kreowali internetową rzeczywistość. A wiadomo, że fajnie jest się z siebie pośmiać, więc zanim do internetu dostały się dzieci Neo i matki, to żarty krążyły wokół chlania piwa na okrągło. Przyznam, że jak ja studiowałem, to również trochę browarów ładowałem, ale ten czysty humor studencki jakoś do końca nigdy do mnie nie przemawiał. Od początku istnienia internetu najważniejsza była społeczność i komunikacja, stąd już w latach 90. dużą rolę w sieci odgrywały komunikatory i czaty, gdzie z historii wiemy o tym, że największą rewolucją w Polsce upowszechniającą rozmowy online było na pewno gadu-gadu. Oj tak, GG musiał mieć każdy, żeby prowadzić rozmowy ze znajomymi i nie marnować czasu i pieniędzy na pisanie SMS-ków na klawiaturze T9. Najbardziej memiczne tam były chyba różnego rodzaju głębokie opisy, jakie można było sobie ustawić, gdzie jedni wrzucali różnego rodzaju śmieszki, inni melancholijne poematy o swoich zawodach miłosnych. Na różnych forach w tamtych czasach, jak i oczywiście późniejszych, można było znaleźć rzeczy typu najśmieszniejsze opisy na GG, a samo gadu-gadu miało również swoje tajemnice, jak na przykład ukryte emotki, których nie można było wybrać z listy. Były to gandzia, killer, żygi oraz seks. Tej ostatniej wam nie pokażę, ale chyba sami ogarniecie sobie ją z Google Grafiki. Przyznam, że trochę brakuje tych emotek na Messengerze. Również te spokojnie ponad 20 lat temu pojawiały się tworzone w ramach docipów fejkowe rozmowy, które rzekomo odbywały się na gadu-gadu oraz innych komunikatorach, takich jak jeszcze starszy od GG i RC. W roku 2004 powstała strona internetowa działająca do dzisiaj, czyli bash.org.pl, która miała zbierać najbardziej zabawne teksty z IRC i innych komunikatorów. Nie ukrywajmy, większość z nich jest zapewne fajkowa, ale potrafią rozbawić. Tak odnośnie gadu-gadu, to ja korzystałem z tego komunikatora jakoś do 2010, może 2011 roku, bo wtedy wszyscy już mieli pozakładanego Facebooka i Messenger wyparł ten polski twór na dobre i na ten moment GG to mocno zakurzona i zapomniana rzecz. Niezwykle memiczną postacią na początku XXI wieku był Michał Wiśniewski, wokalista zespołu Ich Troje. Zacznijmy od tego, że Ich Troje to był naprawdę potężny zespół i znał go każdy, a sam lider we wściekle czerwonych włosach uchodził wtedy za najbardziej kontrowersyjnego polskiego celebrytę, o którym rozpisywały się główno gazetki z plotkami. Jednocześnie z popularnością to jednak muzyka Ich Troje uważana była za nieco starsze osoby za straszliwą tandetę, a sam imidż Wiśniewskiego często był wyśmiewany. Michał był głównym bohaterem reality show na TVN o wdzięcznej nazwie Jestem jaki jestem. W ogóle jeden z moich widzów, abstrakcja od wewnętrzna Inte7077, wspomniał o jakiejś przeróbce piosenki, z którą Ich Troje wystartowali na Eurowizji. Nie udało mi
mi się tego nigdzie znaleźć poza wspominkami na forach, a jestem ciekawy, jak ktoś sobie szkolował ich troje w 2003. Serio, chętnie bym to zobaczył, bo nigdy nie widziałem, a chyba jako taki wielki historyk memów powinienem. Myślę też, że mimo wszystko Wisiewski do dziś pozostaje gwiazdorem, którego kojarzy jednak większość Polaków, czego najlepiej dowodzi fakt, że co jakiś czas możemy się w internecie dowiedzieć, że Michał zbankrutował. Jakbym tak w głowie miał policzyć, ile ten chłop już bankrutował, to chyba będzie to częściej razy niż Argentyna. Najlepszym dowodem na to, że wciąż może być o nim głośno, jest jego wystąpienie w nowym projekcie Krzysztofa Stanowskiego. A co to mordoryna, bo jo pod ziemią odbiorników cyfry plus nimom. Początek lat 2000 to potężny szał na Władce Pierścieni, czyli według mnie najlepszy film, jaki kiedykolwiek powstał. Od początku również pojawiały się wokół niego różne śmieszki, czego najsłynniejszym przykładem są sekretne pamiętniki Bractwa Pierścienia. W dużym skrócie opowiadały one znaną nam historię z punktu widzenia bohaterów sagi, gdzie w podejrzany sposób wszystkim zależy na Frodzie i wcale nie na jego pierścieniu, a raczej na żądle i nie do końca mam na myśli miecz, który podarował mu Bilbo. Po prawdzie za oryginalny pomysł tych pamiętników odpowiada Amerykanka Cassie Clare, ale jednak prócz tłumaczeń jej twórczości pojawiło się też sporo autorskich polskich kontynuacji tychże ciekawych historii. Polecam sobie poczytać te pamiętniki, bo serio niektóre są mocno betonowe, zwłaszcza fani Lotr powinni sobie je obadać, jak to ponad 20 lat temu nabijano się z naszego ukochanego dzieła. No. Ile razy była rozmowa, że mówiłeś, że ci to przeszkadza, więc nie mów jej teraz na ładne oczy, że nie mówiłeś, bo mówiłeś. Kolejna rzecz, jakiej warto się przyjrzeć, to ogromna popularność polskich wersji reality show, które zaczęły się od Big Brothera. Były one uważane za skończony chłam i absolutny koniec telewizji, a na ówczesnych forach internetowych żywo komentowano to jako coś patologicznego i coś, co strasznego odbywa się w telewizji i jakim skandalem jest w ogóle puszczanie tego. Największą chyba aferą były mające miejsce w trzeciej edycji zabawy w wannie Agnieszki Frykowskiej, co stało się potężnym skandalem, a sama Frytka, bo taką miała ona ksywkę, została zaproszona w 2003 roku do programu Wojciecha Cejrowskiego, gdzie ten przez 13 minut wyzywał ją od kobieta wyzwolona. Czy w agencjach towarzyskich pracują kobiety wyzwolone, czy nazywamy je jakoś inaczej? Generalnie nie chodzi mi tu o jakieś pochwalanie takich niemoralnych zachowań, aczkolwiek do jakichś faktycznych grubych akcji w tej walnie ostatecznie nie doszło, a patrząc się z perspektywy czasu na to, co odwalało się w Warsaw Shore 10 lat później, to chyba musimy przyznać, że społeczeństwo było wtedy o wiele łatwiej striggerować niż dziś. I w ramach ciekawostki to Frytka w okolicach 2010 przeszła wielkie nawrócenie, żałuje swoich wygłupów i twierdzi, że dzięki Bogu znalazła szczęście. Więc to całkiem dobrze. Kryłeś mnie hańbą! Gdzieś tam nie swój dzień? Gówno! Myślę, że ostatnią rzeczą, jaką warto tu wspomnieć, są dzieła sztuki autorstwa Bartosza Walaszka, które doskonale znamy dzisiaj, bo w końcu Kapitan Bomba to klasyk klasyków. Walaszek wraz z grupą znajomych zaczynał jednak od amatorskich filmów nagrywanych dla beki często na spontanie. Filmy te krążyły po sieci i były pobierane przez amatorów pory tego humoru. Jednak to rok 2004 sprawił, że kreskówki te stały się memami dzięki stacji 4Fun TV, która w tamtym roku rozpoczęła swoją działalność i w wieczornym paśmie puszczała animacje tworzone w Paincie. Początkowo były to Piesek Leszek oraz Generał Italia. Dzięki temu popularność chorych kreskówek wzrosła i zaczęła przenosić się do internetu, a najwybitniejszy polski reżyser zaczął usprawniać kartony, tworząc je we Flashu i dodając nowe postaci. Resztę historii chyba znacie. I tu też chciałbym wspomnieć o moim nieudanym researchu, bo wszędzie znalazłem informacje w internecie, że pierwszy karton, czyli Piesek Leszek, tworzony był od roku 2004. Przekonany jednak jestem, że Walaszek odcinki tworzył jeszcze wcześniej, a w jednym z nowszych epizodów, jak Leszek idzie do piekła, pojawia się informacja, że pierwszy odcinek powstał już w roku 1995, ale nigdzie w necie nie mogłem znaleźć tej informacji. Tak? To sobie policz. Pierwszy odcinek, rok 95. Zapytałem się także o to samego źródła, ale nie dostałem żadnej odpowiedzi. Może kiedyś sam autor przybliży nam nieco lepiej historię powstania legendarnych kartonów. I to tyle tej krótkiej wyprawy w odległe, niemalże ciemne wieki internetu. Przyznam, że tworzenie tego odcinka to było dla mnie sporo zabawy, grzebanie w czasach sieci, zanim ja jeszcze korzystałem z internetu. Dajcie znać w komentarzach, czy może jesteście aż takimi dinozaurami, że sami byliście aktywnymi użytkownikami internetowych społeczności w tamtych latach i jak wy je pamiętacie. Być może pominąłem tutaj jakiś ważny hit. A osoby nieco młodsze również zachęcam do podzielenia się swoją opinią na temat internetu, zanim stał się tak popularny i skomercjalizowany jak dzisiaj. Na razie.